Cześć. Podlewam co nieco na poletku. Pomyślałem, że nagram filmik, jak rosną, jak wyglądają na ten moment małe kolokazje, które sadziłem jakiś czas temu na specjalnym filmiku. Małe sadzonki kilku kolokazji. I tak tutaj teraz mamy kolokazję Black Stain. Zwykła kolokazja Black Stain, jedna najbardziej popularna. Tak wygląda na dzień dzisiejszy. Kolejna Madeira. Bardzo ładna kolokazja Madeira. Następna tutaj jest. No, ogólnie te kolokazje byłyby nieco większe, ale musiałem niektóre listki poobcinać, bo trochę mnie kędziorek tutaj męczył też. Następna Sangria. A tutaj rosła, jeszcze na ostatnim filmiku było ją widać i tak zwróciłem uwagę na taki zwiędnięty listek jeden. Gigantea variegata. Tutaj sobie rosła. Ten listek zwiędnięty był podejrzany, a później wieczorem po kilku godzinach zauważyłem tą giganteę leżąca, normalnie wyrwana. Plackiem leżała na ziemi. Okazało się, że coś ją tutaj zjadło. Jakiś, nie wiem, jakieś zwierzę podziemne podryło się i objadło jej całą bulwę. Także gigantea poszła już na tamten świat. Ale dosadziłem drugą sadzonkę, która rośnie teraz tutaj obok. I tak wygląda na dzień dzisiejszy ta druga sadzonka posadzona później. O. Faraon Mars. No to były malutkie sadzonki. Kolejna. Mały Bun Long. No Bun Long już kiedyś pokazał w tamtym roku nawet, co potrafi. Jak potrafi urosnąć. No ten ma jeszcze czas, czyli malutki sadzonek. Następna sadzonka. To okazja Yellow Splash. Posadzona była jako taka, no, dość nietypowa, dlatego że z reguły wszystkie mają wyberwione listki, a ta miała akurat jeden listek, który był całkowicie zielony. Ale jak widać, kolejne listki wyrosły już takie, jakie mają być, wyberwione. Trochę słabiej wygląda kolokazja Milky Way. Trochę słabiej wygląda Milky Way. I te listki od razu odetnę, które już dotykają do ziemi niepotrzebnie. O. Dla
dlatego że tutaj taki mały lasek blisko, już taki dorodny mały lasek blisko niej rośnie i on może za bardzo już zacienia. Następna to jest brak marble, tak? Tak, brak marble. Black marble. Bardzo słabiutko ze śliwki rośnie. W tamtym roku bardzo słabo rosła. W tym roku też widzę bardzo słabo. Santo Soma Limazinger. 2 lata temu, 3 lata temu była bardzo ładna. A ostatnimi czasy jakoś słabo rośnie. I nie wiem, od czego to zależy, ale Black Marble bardzo ładnie się przyjęła. Idziemy dalej. To okazja. Inna Aida mała była. To już jest średnia, można tak powiedzieć. Kolejna. Młody Suri. Midori Suri. Też ładna. No tutaj w gruncie jest taka bardziej krępa niż gdy rośnie w tunelu. Jednak inne światło i roślinki wyglądają trochę inaczej. Midori Sour. Kolejna z tych kolokazji. Black Bounty. Tak wygląda. A była wybrana jako malutka. Okazja yellow, nie yellow, black window. Black window. Widać ślady przymiorka, dlatego dzisiaj wziąłem za podlewanie taką polewaczką. Z reguły nie podlewałem w tym roku tak z węża po liściach, ale dzisiaj zacząłem tak robić, dlatego żeby właśnie spłukać trochę. Pogoda jest taka fajna, nie ma słońca ostrego, żeby spłukać te robactwo. Jedziemy dalej, jeszcze kilka zostało. Jeszcze 2-3 nie zostały. Tych małych, które sadziłem. Yellow window. Yellow window, taka jasno-zielona. W bardziej zacienionym miejscu jest jaśniej zielona. Tam na przykład jak mam sadzonki pod cieniówką, to są tak jakby jaśniej zielona. No. Też taka ładna krępa, grubiutka, sztywna się zrobiła. I jeszcze jedna tutaj jest z tych małych sadzonych.
Jest to Tiger Strip. Tiger Strip. No, w tunelu jest bardzo... Była, znaczy jest, nie będzie, ale jest bardzo dorodna, a która rośnie tam w gruncie. Bardzo dorodna była już pod koniec zimy jej mama. Później przędziorki ją trochę atakowały. Tutaj widać jakieś widać zmiany jakiś albo przędziorek. Albo przędziorek, no takiego liścia od razu trzeba usunąć, bo z niego nie ma żadnego pożytku, a tylko szkody mogą być. I ta choroba, czy ten szkodnik, co by to nie było, tego dużego też pytnę. To jest szkoda, ale usuwać takie liście. Szkody mogą być większe. O, został jeden, a teraz pogoda sprzyja, nie jest za gorąco, jest idealnie chyba dla takich roślin, bo takie upały ostre to też nie są dla tych roślin wskazane. Tak jak jest teraz, jest fajnie i podejrzewam, że teraz one dopiero nabiorą rozpędu. No dobra, to by były wszystkie kolokazje z tych maluchów wsadzonych. O tutaj na przykładzie jest, nie, tak to jest bunlong, też chyba bunlong, to jest większy bunlong, tak, no, największe liście w tym momencie tutaj jakie nie wyrosły z okazjowych liści, to są liście Neim Blanco, bydle. W tamtym roku ją miałem pierwszy raz, też taka ładna wyrosła. Jeszcze za tym, to nie tu łaź, grubala. Odora, ale każda odora. O, tam mamy manieni owali. To okazja. Tutaj też mamy, ale to nie pamiętam, która to była. To jest kolokazja. A pololu. O, pololu się zmieniła. Zmieniła się pololu. Mocno. Zmieniła się na lepsze. Tam jeszcze widać pępkę. To na kofi. Basio. Banan basio. To okazja. Black stain. To jest ta sama odmiana. Ta pierwsza z tych małych wskazana dzisiaj w filmiku. No i to, że ta była większa już wskazana. No i to też bardzo ładnie w tym roku. To okazja Retail Gecko. O, z zachowania szóstka. Chyba Retail Gecko w tym roku. Ładnie się zachowuje. Bardzo ładna. A tam jeszcze widać dalej kępkę Big Beeper. Bo już nie wystarczy, żeby tam sięgnąć. A Big Beeper. O, Big Beeper. Tak się układa. Tak się rozrasta. O, Big Beeper. Jeszcze podobna jest też do niej Metallica. Ale nie wiem, czy ją posadziłem w tym roku tutaj do gruntu Metallica. No, dobra, to by było na tyle.
Poletko się zagęszcza. Na razie. Ja zaraz zabieram się za pakowanie kilku przesyłeczek. Do wysłania mam, do zapakowania dzisiaj mam małego laska takiego. Brugmansje. No, zaczynają się rozrastać. Tutaj mam w doniczkach ustawione tak blisko siebie, no to już jedna wielka kępa powstała z brugmansji. Tam widać niektóre już kwitły. Zaczynają kwitnąć ponownie, tam jakieś kwitną. Ogólnie jestem zadowolony na razie z brugmansji. Do zapakowania mam kordylinę. Tutaj będę wybierał najładniejszą. Z najładniejszą z tych dużych. Kordylin. No ta chyba taka jest rodna. Jest w sumie podobnych sporo. Ale ta jest taka gęsta. Ta kordylina, no, wysokość, dobry metr z doniczką. Ogólnie mam jeszcze rozmiar mniejszy. Takie są młodsze. Są zeszłoroczne siewki. A te duże mają 2 lata. Do zapakowania mam jeszcze dla pana Torstena z Niemiec, stały klient, zestaw kolokazji, będzie lima Aiden, lemon lima, koalminer, mojito. Mojito taka sobie, ale no nie masz czego wybrać, ale już ładnie tutaj się rozwija kolejny listek. Aurora Princess. O, to jest taki rarytasek. Bardzo ładna będzie, jak będzie większa. Już jest ładna. Aurora Princess. Formosana. To jest kulenta też taka. Bardziej kiemczasta rośnie. Bardzo dużo odrostów wydaje. Madeira. Madeira to jest normalnie pierwsza liga z kolokazji. Black Bounty, zresztą też podobnie. No, trudno powiedzieć, żeby którąś tutaj wstawić do drugiej ligi. No i tutaj, co my tu mamy? A tu mamy Sangria. Dobrze, to będzie to dla pana Torstena dzisiaj pakowane. I jeszcze będziemy pakować do Francji, wyjadą jeszcze. Nie, tak, pojadą na Słowację w poniedziałek. Na Słowację wyjadą 2 Montbeliardy i Musa Japari. Te bananki, o, trzeba podlać. Te bananki jadą na Słowację. Tutaj jeszcze odłożone 3 sezonki, które czekają na potwierdzenie. Kordylinka mała, Siamik, Siam Ruby i Montbeliardy. Ogólnie Montbeliardy tak wyglądają na dzień dzisiejszy. Takie te największe.
inne były rozsadzane później trochę, przesadzane później, na razie są troszkę mniejsze, ale ogólnie te większe wyglądają tak. O, te dwa Siam Ruby, Siamki będą pakowane. Tutaj roboty będę miał dzisiaj. Teraz w tunelu jesteśmy. Tutaj, o tu mamy jeszcze Sumatrana i Grand Nine. Mekong Giant. Musela, Siokarpa i Siam Ruby. Te cztery bananki też będą pakowane. Tutaj mamy jeszcze Siam Ruby i Duble Mahoi. Te będą pakowane, ale to będą pakowane jutro, będą pakowane, bo one we wtorek mają być wysłane. Dobra, jeszcze jedna paczka chyba miała być pakowana do Francji, jak się nie mylę, ale tu muszę zajrzeć do zeszytu, bo pewności nie mam. Dobra, to by było na tyle w tunelu. Tak wygląda. Stare banany mają liście połamane, zrzupnięte. Jest trochę owocujących. Namwak Home czeka na ścięcie. O, już owoce zostały, znaczy jeszcze chyba nie zostały wszystkie skonsumowane, ale no już są zebrane w każdym bądź razie. Zebrane. Tutaj czekamy na Seagate'a, kiedy zaowocuje. No dobra, banany pokażemy kiedy indziej. O, mam tam coś do pokazania. O, tam owocuje teraz. O, tam widać, tam daleko. O, tam owocuje taki też nietypowy banan. Jestem ciekaw, co to za owoce z niego wyrosną. Ale to jest... O. Ale to jest już jest temat na inny filmik. Na razie.